Cześć, z tej strony Dawid. Witam Was na kanale Design Light. Dziś opowiem Wam kilka słów na temat typów i działania wyłączników do oświetlenia LED. Możemy je sobie podzielić ze względu na sposób ich zasilania, czyli wyłączniki zasilane napięciem stałym lub zmiennym. Wyłączniki możemy podzielić również ze względu na ich konstrukcję, na mechaniczne lub elektroniczne. A jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych wyłączników, to zapraszam Was do oglądania dalszej części tego materiału. Przygotowałem dla Was kilka typów wyłączników. W pierwszej kolejności mamy wyłączniki mechaniczne, które możemy zasilać zarówno napięciem stałym, jak i zmiennym. Następnie są już wyłączniki elektroniczne, przyciskowe lub sensorowe, inaczej dotykowe, które są zasilane tylko i wyłącznie napięciem stałym. W kolejnej linii są wyłączniki zbliżeniowe. Jeden z nich jest zasilany napięciem sieciowym 230 V, a trzy pozostałe napięciem stałym. Na koniec mamy wyłączniki ruchowe, które do działania wykorzystują światło podczerwone. Dwa z nich są zasilane napięciem sieciowym 230 V, a trzy pozostałe napięciem stałym. Wyłączniki mechaniczne to najprostsze i najtańsze akcesoria bez elektroniki. Działają na zasadzie przyciśnięcia, na przykład stopą, czyli wyłącznik nożny wyposażony w sprężynę, przesunięcia, wyłącznik przesuwny lub wciśnięcia przycisku, wyłącznik kołyskowy. Można też pociągnąć za sznurek koralikowy. Zasada działania jest bardzo prosta. Wyłączniki sensorowe działają na dotyk lub przyciśnięcie. Niektóre rodzaje, oprócz włączania i wyłączania światła, mogą również ściemniać i rozjaśniać oświetlenie LED. Mogą też posiadać dodatkowe opcje. Wyłączniki te to najczęściej małe sensory w różnych kolorach, które można zamontować nawierzchniowo za pomocą uchwytów albo wpuścić w płytę meblową. Mogą być na tyle małe, że można je zamontować w profilach aluminiowych. Wybrane typy komunikują się ze sterownikami drogą radiową nawet do 30 metrów. Wyłączniki zbliżeniowe, jak sama nazwa wskazuje, działają przy niewielkim zakresie. Reagują na ruch ręką. Zwykle posiadają niewielkie rozmiary, aby zmieścić się w profilu, tak jak wyłącznik Rumi, lub można je wpuścić w płytę meblową, wyłącznik IRS01. Można je również zamontować pod szafkami, wyłącznik MOVE lub IRK1. Wyłączniki ruchowe działają z większej odległości. Są to tak zwane czujniki PIR, które muszą wykryć użytkownika lub przeszkodę w zależności od typu. Najczęściej stosowane są w szafach. Sprawdzą się także w ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach, gdzie oświetlenie powinno się włączać w sposób automatyczny, ale nie ma potrzeby ciągłego świecenia. Świetnym przykładem jest na to wyłącznik PIR GD500 lub wyłącznik zmierzchowy Z1. Warto też wspomnieć o tych trzech wyłącznikach. Wyłącznik zbliżeniowy IRK1 jako przykład wyłącznika bistabilnego. Jeden ruch ręką w pobliżu sensora włącza oświetlenie, a drugi ruch wyłącza oświetlenie. Wyłącznik IRK2 do szaf jako przykład wyłącznika monostabilnego, który należy zamontować przy froncie szafy. Kiedy wyłącznik widzi przed sobą przeszkodę, wyłącza oświetlenie, a kiedy przestaje widzieć przeszkodę, włącza oświetlenie, na przykład drzwi do szaf. Wyłącznik S01, który jest uniwersalny, ponieważ posiada obie te funkcje, które możemy zmienić przesuwając specjalny przełącznik z boku tego wyłącznika. Można go zamontować do wpustu lub nawierzchniowo za pomocą dedykowanego uchwytu. Przedstawiłem Wam dzisiaj przekrój wyłączników do oświetlenia LED dostępnych w ofercie Design Light. Jak widzicie, wybór wyłącznika zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać w sterowaniu oświetleniem LED. Zależy również od miejsca montażu oraz wygody użytkownika. Wyłączniki elektroniczne zapewniają wyższy komfort w użytkowaniu w porównaniu z wyłącznikami mechanicznymi, ale należy pamiętać, że podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam tematykę doboru wyłączników do oświetlenia LED. Wszystkie wyłączniki znajdziecie w naszym sklepie internetowym designlight.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym wytłumaczę Wam, na czym polega różnica pomiędzy gniazdem Schuko a francuskim. Cześć!